Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Przyjechał do suwalskiego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami prawdopodobnie w miniony piątek. W pryzmie zmieszanych odpadów przeleżał, na szczęście nietknięty, do poniedziałku, kiedy to pracownik zauważył pocisk artyleryjski podczas umieszczania odpadów na taśmie transportującej odpady zmieszane do wstępnego ręcznego sortowania. Linia została zatrzymana, pracownicy w liczbie 18 ewakuowani, a na miejsce przyjechała policja. Czujność pracownika zapobiegła możliwej eksplozji znalezionego w odpadach pocisku, jednakże kompletny brak wyobraźni osoby, która pocisk umieściła w śmieciach, jest porażający. Jak nas poinformował prezes suwalskiego PGO Zbigniew Walędzewicz, nie jest możliwe ustalenie, skąd niewybuch mógł przyjechać do zarządzanej przez niego miejskiej spółki. Tu, zgodnie z procedurami, wykonano wszystkie czynności zabezpieczające, a jedyne, co każe pochylić się nad znaleziskiem, to refleksja o bezmyślności osoby, która niewybuch umieściła w koszu ze zmieszanymi odpadami. Załadunek śmieci do samochodu, transport, zsyp odpadów w hali PGO to kolejne miejsca i newralgiczne momenty, w których na szali leżało ludzkie życie.